Na początek mała zagadeczka. Co jest niebieskie i śmierdzi jak czerwona farba? Niebieska farba. Witam wszystkich i zapraszam na kolejny felieton Adbustera. A dzisiaj między innymi opowiem Wam o mojej przygodzie z kamieniami firmy Konpak z Konina. Zadamy też sobie pytanie, czym różni się olbrzymienie od olbrzymienia? Olbrzymienie od olbrzymienia? Od olbrzymienia? Oraz pytamy się, dlaczego pan Janusz przez całe życie oszukiwał swoją rodzinę. Ale przynajmniej zostawił im swoją kolekcję znaczków. Ale od początku. Postanowiłem wzbogacić swoją dietę w białko, dlatego zakupiłem w sklepie to atrakcyjnie wyglądające opakowanie soczewicy. No więc jem sobie tą soczewicę, kiedy nagle w całej kuchni rozległ się paskudny zgrzyt. Szczerze mówiąc, już byłem przygotowany na najgorsze, ale na szczęście tym razem moje zęby okazały się mocniejsze niż ten wielki, centymetrowy kamień znajdujący się w soczewicy. Pomyślałem sobie, produkt rolny, no okej, no raz się może zdarzyć. I już nieco ostrożniej, ale jednak postanowiłem kontynuować konsumpcję, kiedy nagle... Fuck! Drugi, wielki i twardy jak syn kamień omal nie złamał mi zęba. Dlatego tu i teraz postanowiłem zostawić firmie Konpak wiadomość. Jeżeli w moich kamieniach jeszcze raz znajdę choćby ziarno soczewicy, to składam reklamację. Halo, tu producent Hydrominum. Chciałbym zamówić u Was reklamę. Koniecznie musicie ująć, że redukuje uczucie obrzmienia. Olbrzmienia? Obrzmienia. 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 Olbrzmienia? Organizmie może powodować wrażenie olbrzmienia, szczególnie w drugiej fazie cyklu. Brak efektów odchudzania. Jełopy w tych agencjach pracują całe studia z internetu, ściągnęli teraz reklamy, nie potrafią zrobić. Halo! Obrzmienia, k***a! Jełopy, mówiłem Wam, obrzmienia, nie olbrzmienia! Całe studia z internetu ściągnęli reklamy, nie potrafią zrobić. Może powodować wrażenie obrzmienia, szczególnie w drugiej fazie cyklu? A tak zupełnie serio, to czasami, albo powiedziałbym nawet, że zbyt często w telewizji zobaczyć można totalne knoty reklamowe. Na przykład taki Flu Control, którego reklama chwaliła się, że ma najgorszy smak, bo ma leczyć, a nie smakować. Dupa Romana! Albo ostatnia reklama Permen King. Są rzeczy, które lepiej prezentują się w pionie, zwłaszcza jeśli występują podwójnie. Coraz częściej zastanawiam się, jak to możliwe, że agencja reklamowa, która bierze ciężkie pieniądze za wyprodukowanie klipu, może dopuścić do publikacji takie głupoty, jak w tej reklamie. Moi drodzy, jak Wam wiadomo, Janusz poprosił mnie, abym pomógł Wam w wykonaniu jego testamentu. Pozwolicie, że go Wam teraz przeczytam. Janusz poprosił Marka o odczytanie testamentu, niby wszystko ok, zostawił rodzinie swoją kolekcję znaczków, a pod koniec reklamy dowiadujemy się, że... Pan Piotr zatroszczył się o swoich bliskich. Ty też możesz. Wystarczy jedna rozmowa. Dowiadujemy się, że pan Janusz to tak naprawdę pan Piotr, ale i tak nikt nie zauważy publikować. Będziesz żałował. Proliwer odtruwa. Smakia, the sun is shining, it shines for you. Smakia.